Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio mało się z wami witam, bo wszystko widzicie z live'ów, jakby od razu idzie materiał, od razu bez zbędnej gadki. Ale teraz trochę mnie tutaj będzie. Chciałbym właśnie podziękować za to, że oglądacie, że tak licznie łapkujecie. Też subskrybujecie, sprawdźcie, czy macie subskrypcję, bo to bardzo, bardzo ważne. Oraz chciałbym ostrzec, że w tym odcinku będzie bardzo dużo mojego płaczu popaczowego. Nienawidzę tego patcha. Nienawidzę tego patcha. No i przypominam, funkciarz.pl, link w opisie. No i dzisiaj też kuponik dla was. No i te kupony podczas Mistrzostw Świata będą się pojawiały bardzo często. Także trzymam kciuki. Link do rejestracji dla osób pełnoletnich na dole. To jest idealny moment, żeby się zarejestrować z moim kodem, z mojego linku i no oczywiście rozsądnie grać podczas Mistrzostw Świata. Ja skromnie, bo skromnie, ale za dychę chciałbym postawić 3 razy taki kupon po dyszku Mistrzów Świata dzisiaj dla was, bo jako że już jutro startują Mistrzostwa Świata. No i dla mnie taki pierwszym, najczęściej stawianym i przeze mnie, i przez innych jest to, że Brazylia będzie Mistrzem Świata, więc to postawię za dychę. Do wygrania niecałe 4 dychy, to jest taki pierwszy typ. Oczywiście za 10 zł nie mógłbym nie postawić tego, że Polacy zdobędą Mistrzostwo Świata, więc stawiam to oczywiście. No i oczywiście gospodarze. Tutaj na tych mistrzostwach może się wydarzyć wiele. I to, że Katar wygra te Mistrzostwa Świata, powiem wam, chyba bym też uwierzył. Więc stawiam sobie za dyszkę to, że Katar wygra, więc mamy Katar, Polskę i Brazylię. Takie moje typy na Mistrzów Świata. Dajcie znać, kto wy, kogo wy stawiacie jako Mistrza Świata. Zaczynamy ligę weekendową. Zobaczymy, jak sobie poradzi ekipa. Dzisiaj chciałbym całą Food Champions rozegrać, więc zobaczmy. Wykupuję prawo do udziału w wielkich finałach. Ciekawe, czy w finałach dobrze pokazuje bilans, czy nie. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. A, 0-0 bilanse, czekajcie. Bilans 1-0-0. Znaczy 0-0, bilans drugi 0-0. Jedziemy! Handanowicz, Araujo, Kunde, Gosens, Kunde, Sanchez, Benguil, Ribery, ten Ribery. Zastanawiam się cały czas, czego nie zrobić. Bang! Ale ładna akcja, pięknie to Aleo Weyran zrobił. Już Melisa jest gotowa na tą ligę weekendową, no zobaczymy. Póki będę wygrywał, to pewnie mi Melisa nie będzie potrzebna, ale to, wiecie, to jest tylko ten moment. To jest jeden moment. Ale piłeczka, ojoj, wymuskana. Pięknie, ojoj. Dobra, mamy to, 1-0. Kawki łyk, kamyk, myk, myk, myk. KTW Jurex porobiony, ale ten przeżył był dobry. Nie, nie, ja otwieram paczki. Lublin, o nie. Motor Lublin za rządowe pieniądze. Lucio wypożyczony, Sokrates, Moreno, ale dobra, chyba nie wygląda to tak groźnie. Tam na Wrocław się jechało. Let's go! Ależ pięknie te pacze chodzą. Najważniejsze w paczu, że przyspieszyli tego, a to, że tam gra się, to nieważne. Dobra, nara. A, no właśnie, tym bardziej. Przyspieszenie, mik, mik, dziękuję bardzo. Pyk, 3-0. Tak, o 19 nowy Heroes. W sensie, no, wiemy jacy, ale jakby druga partia. Na razie bez wyzwania, w ten weekend gram na głównym koncie, pierwszą ligę weekendową, a drugą zobaczymy. Jej! Lęgzy są w porządku. Aha, jeszcze pauza i 3 zmiany. To nieźle.
Trenera zadowolony. Dobra, mamy 2-0, ale nie zaznaczyłem wcześniej. Ba, 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 ba. Okej, okay. Ten Kasemir, ojoj, ojoj, ojoj! Lewandowski halat na ataku. O, dobra. Dobra, Jezu. Dobra, ziomuś, przestań. Nawet nie udawaj. Ech. Ja jestem pewny, że Aza wiedział, co zrobię dokładnie od momentu, jak biegłem tam sprintem, nie? To niezły mecz. No, chłop chyba nie wiedział. Chłop chyba nie wiedział. Zryw cienim. Nuniek. Za tydzień będą piki 86 plus i tak dalej. Okej, dobry składzik. Bang. Za łatwo. Let's go! Brawo! O! Oh. Kurwa mać! No! Ja pierdolę, co ta obrona robi? No kurwa, muszę się cofać jednym. Ja pierdolę, no. A, ten z kontuzją. Dobra, koniec. O Boże, co za mecz! O Jezus Maria, już po czwartym mam dość. Bytomska patola! Jezus Maria. Christoph.pl. Jezus, co to jest za skład? Ajajaj, poprzeczken. Poprzeczken. Ek! Jeden zerko, let's go. Jakieś zmiany u niego. Krujfik! Pyk, pyk! Ale dobrze mi się gra tym Krujfem, powiem wam, naprawdę. Ile składzik warto łącznie? Ktoś liczył około 14,5 miliona na ten moment. Miałem już droższy, miałem chyba za 15. O, mama do mnie dzwoni. Kurwa, i cały mecz będzie, no. 10 minut. Bęk!
Nie będzie chciał wyjść. A, koleś teraz specjal... Dobrze, jest! Dobra, idę do mamy na dół. Czekajcie, zaraz wracam. Po 6-0, dla nas, dla wszystkich. Zobacz. Ja chcę krawężnik. Okej. Okay. Okej. Ciekawie. Back. Back. BP robi robotę. Nie no, Devik nawet mówił, że Lukaku mega OP jest. Że dajecie mu jeszcze coś, żeby on tam w ogóle z główki strzelał, to w ogóle jest przekocur. Wow. Mogłoby być 3-0, a jest 2-1. Karny, tak jest. Back. Jak mi się gra po nowej łatce? No niby bilans pokazuje, że okej, bo jest 5-0, aczkolwiek... mega ciężary. Bank! Czy dziś po Foot Champions jakiś Warzone? No możliwe, że dzisiaj później odpalimy jakiegoś ważonka. Warka stronkę chce, okej, to koleś na popijaku będzie grał. Lewy i Fati, chyba Barcelona fan. Let's go! Czekałem aż się przesunie. Elgato Camlink 4K, Camlink 4K Y to jest do kamer, do aparatu fotograficznego. Capture jest do przechwytywania z konsoli. Nice! Siadł. Skoki są za tydzień. A ty, to jak to było? Dokładnie, dokładnie. My będziemy robili live'a po prostu wtedy, kiedy Polacy będą w finale, no. To jest proste, nie? No, mówię. Jak będzie data, będzie wszystko znane, wtedy wam zdradzimy. Póki co nie ma nic, nie ma zapowiedzi. I tak dalej. 4, 2, 3, 1, Stefan, dalej wcisnę. Dobra, 7-0. A, dzisiaj to obejrzę sobie na pewno. Oho, ciężary. No, dobry skład, bardzo dobry skład. No, ale dużo miejsca zostawiłem, strasznie. Dobra, remisik. Oho. K***a mać! Bo k***a zostanie mu pod nogami, żeby k***a strzelił, no! No nie... traf bramkę! Jesus fucking Christ. O Jezus. O Jezus, ale dziura. Nie, sam siebie sfaulowałem, fuck! Kryj tam środek. Dobra. Ja pier... wierzę, no k***a nie wierzę, że jeszcze to przeszło. Przecież on tam k***a nie chciał to środkować tylko do tego, co tam był w środku, no. A nie chciał tak przerzucić, no. O, nie mam już pauzy, zajebiście. No.
Jedno, że się dwa tak odbiło, dwa, że Alison w ogóle nie zareagował. Żeby mu nasrali na wycieraczkę, bez kitu. Co za kurwa... baran. Nie, nie, jak koleś wychodzi przy remisie, to jemu zalicza porażkę, a tobie nie zalicza nic. Przemysł narasta, ta. O 19 zrobimy sobie krótką przerwę, akurat to będzie po połowie. Może Nola Marvel? O Jezus, co to by była za bestia. A, QL ma już, no. W każdym razie będzie druga drużynka. Dobra, koniec. 8-1. 9-1 będzie spoko. Pan CTMZ jest na move? O, i proszę, mam już walkę pod fame. Aha. Ten mecz raczej nie będzie łatwy. A pierdole, no. Nie wierzę. Widzieliście to? Widzieliście, w którym momencie jakby on już zagrał piłkę od środka, a ja miałem jeszcze powtórkę, nie? Nie wiem, czy wy to widzieliście. Zajebista gierka. Zaraz wam pokażę to. Dramat. Dramat ten mecz, dramat. Wow, 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 wow! Okej! Okej! Nawet się nie podniosły lampy, ale jakby spoko. Wyleciał. Materek może zapraszać, spokojnie. Player packa, nie będę narzekał, nie? FC Smooth! Zobaczmy. Donnarumma czerwony. Modric czerwony. Jeszcze Mbappe czerwony. Nie, papę. To okay. O Jezus. Nie nie no. Bezpośrednie jebane podania, ten wypi***a tam pod pole karne. Nie ma nikomu podać, k***a. Po ch***a taktykę ustawiam.
a nie skillowa. Zagrania prostopadłego. Koleś będzie na k***a cały czas z tego fałsza teraz. Ziom, 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 podanie do środka. Jej. Wow, ależ kreatywny gol. Fałszyk. Nie, fineska. Jej, no tak. To się gra tragicznie w obronie. Zresztą, wiecie, gdyby ten gameplay wpłynął na mnie tak, żebym grał, że... O, no biegnij! Dawaj, Hakimi! Zajebista gierka. Gra piłkarska chyba roku. Żeby grało mi się lepiej, to... No, no, satysfakcja z gola. Dobrze, że Mbappe trafił w bramkę, nie? Jeszcze jedna pauza, czy już nie? Gramy już? Ale obejrzymy sobie, co? Obejrzymy sobie ostatnią brameczkę, jak wyskillowałem to. Zobaczcie na stopy Lucio i jego, kurwa, kręgosłup. Zresztą ma kontuzję wszystkiego. Dobrze, że tam ten Mbappe w ogóle trafił, to ty. Dobra, 10-2. Nie nagrałem tej porażki przed chwilą. W sumie to może i lepiej. Go next match. Trzeba skończyć to w miarę o normalnej porze. Zobaczmy oponenta. Okej, okay, okej, okay. Not bad, not bad. Jedziemy. 14 minut chociaż zrobić. Bęk! 1-0! Jedziemy! Po 14 minut. O, ale porobił ładnie. Aha. Dobra, ja pierdzielę, ta gra. Ja pierdolę, nie mogę, no co jest? Tak jest, rzut karny prawidłowo. Brama. Ach. O Boże. Serio go tak nazwał? Tak, tak, tak. Ja p***le. Ja p***le tą grę! Ja p***le tą grę, po prostu, nie? Rozumiecie? Że ta gra to jest jebana, po prostu. Ja k***a nienawidzę tej gry, nie? Come on. Dobra. Kurwa mać! Jest, wpadło, bo... Jezus. Jest! Mamy to wreszcie, to my w 120! Jezus. Siema, Kondzio Games, siema, siema. Ty, ale już 50 tysięcy wyświetleń, znaczy na żywo mają na tym move. Więc... Nie jest tak źle. Idziemy dalej. Ten bilans nie działa. O, on też ma hulita. I jajaturę.
O, zajebiście mi dobrało. On taki bilans mi trafia, chłopana z jaja Touré, Ole Overanem, Walkerem. No, czyli dobry meczyk. Ja, nie chcę mi się grać tego spotkania nawet. Dobra. Jak ja nie trafiam trzech akcji, to mi się nie chce. Maniek, żebyś mógł siedzieć i zadawać pytanie na czacie. A. Wow. Przynajmniej tyle. Już myślałem, że nie odda Grzybor. A proszę, jednak nawrócił się w ostatnim momencie. A widzicie, nawet nie zwyzywałem go. Zobaczmy, laktuloza. Laktuloza to co to jest? Glukoza to wiem, ale laktuloza? Można gra, fajnie, podoba mi się ta gierka teraz. Już się oponenci zaczęli się litować, tak że zacząłem drzeć mordę. Buja, ale puszcza. To taka słaba nuta, jak buja, ale puszcza. Trzy oddane z rzędu. Aby było, ty. Ale fart. Zajebiście się teraz biega po skrzydle i podaje do środka. FIFA 22. Co ze streamami w trakcie Mistrzostw Świata? Będą normalnie. Po prostu niektóre... Tak jak na przykład we wtorek jest mecz Polaków, no to po meczu Polaków dopiero odpalę we wtorek, nie? Także jak w meczach Polaków na pewno nie będę robił live'a. Jak będą mecze Polaków. Natomiast jak będą normalne mecze, to normalnie. Jedziemy z live'em, będziemy w trakcie... W trakcie oglądania po prostu będziemy sobie też oglądać. Pięknie. Mamy 14 winów, jej, gramy o 16. Zobacz. Okay. Czy MOV ma rację bytu? No zobaczymy po pierwszej gali, będzie wiadomo. Jakie będzie zainteresowanie, jak to będzie wyglądało. Bęk. Dobra, chyba mamy 15-taka. Nice. Dobra, 15-5, może będzie 16, zobaczymy co się uda. Spiders. Okej. Jeden 0, chyba będzie 16 winów, ale ten Kamyk ma formę. Dobrze, że te dwa mecze mi oddali. Back! I chyba GG, 16. Tak jest, mamy to. Ty. Zobaczmy, co tam poleci. No, Mazy, ja też się zgadzam, że... Dla mnie to jest trochę FIFA 22 po aktualizacjach. Znaczy FIFA 22 po aktualizacjach. No tak. No dobra, mamy paczkę, dwie Team of the Week, które zostawiam. Paczka za 50 tysięcy, paczka za 125 tysięcy i oczywiście piki. Piki bardzo gówno warte, no bo nie ma
teraz nic dobrego. Moisa Keen jest, wow. W ogóle dało mi dwóch chyba najwyższej ocenionych. Spoko, niech będzie. Okej, całkiem sypie. Jak na ten weekend. Cross jest najwyżej oceniony. 3,86 niech będzie. Nie będę narzekał. Zobaczymy, czy odda z nagród. Jak na to, jak cierpiałem w ten weekend, to powinno. Ogólnie paczki z tych... Ej, a co będzie? Bo nie będzie teraz od środy Team of the Week, nie? Od następnej środy nie będzie Team of the Week. Co się stanie, jak otworzę paczkę Team of the Week Premium, jak nie będzie Team of the Week? Będzie Team of the Week? A, w piątek Black Friday i dadzą najlepsze Team of the Week. O, to by było dobre, to 5 paczek Team of the Week by się przydało na Best of Team of the Week. Dobra, zacznijmy od 2 paczek za 50 tysięcy. Zobaczmy, pierwsza nagroda. Belgia, napastnik. On był ten, on był w evencie. No dobra, przynajmniej jest walkout. Żurkowskiego już mamy. Abubakar i Tarabt. Boże, jakie w ogóle... Jaka paczka taka nostalgiczna. Nie no, bierzemy Katarczyka. Kolejna paczka za 50 tysięcy. Let's see. Zjesz. No to nieźle dało. Czy Katar wyjdzie z grupy? Wydaje mi się, że może. O, Ramos trochę nie pojechał sobie na mistrzostwo, no ale cóż. No i paczka Ultimate za 125 tysięcy. Zobaczmy, czy odda potężnie. Wow, ale syf. No Luka Modric 8-8, okej. Okay. Walkaucik, nie ma co jakoś tam Turbo Giga narzekać. Tego Orsic i Müller. Jest kolejny Inform, Gerard Moreno, okej. Okay. No tragedii nie ma. Eriksen. No ale powiem wam, 16 winów to i tak jak na ten patch, to jestem chyba zadowolony z siebie? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co sobie myśleć teraz po tym weekendzie. Jutro jeszcze będziemy musieli wykminić jakiś skład na Road to Glory, ale nie wiem jaki. Wykminimy to jakoś. Dobra, tu nie ma nic ciekawego. Dwie strony quickseli, nie? Nie ma Ekwadorczyka żadnego. W każdym razie dzisiaj dziękuję dla wszystkich, którzy się przemęczyli razem ze mną przez tą ligę weekendową, bo dla mnie to była męczarnia od pewnego momentu. Dobrze, że dwie osoby oddały winy. Ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszego live'a i widzimy się jutro. Będę dawał znać na Instagramie, Instagram Kamyk HD. Sprawdzajcie. No i co? Do jutra. Pochwalę się jeszcze tą koszulką.